Szanowanko, jesteśmy przy czerwonej Hondzie, a wiem z komentarzy, tak patrząc, że najbardziej ją lubicie. W związku z tym rozpoczynamy cykl szeregu filmików. Jest to zapowiedź kilku filmików, które wkrótce pojawią się na kanale, w różnych odstępach zapewne czasowych, w których będę starał się wyeliminować taką przyczynę, jaką jest to, że motocykl dosyć długo kręci po postoju. Teraz już sobie stał chyba parę tygodni, nawet nieruszany, więc nawet będę z Wami na żywo. I uwaga, włączamy ran, włączamy sobie sanko i pokażę Wam, po jakim czasie on dopiero zapali. Jak widać, nie jest to od pierwszego, że tak powiem. Akumulator jest nowy. O, coś już zaczyna łapać. Ale jeszcze słabo. Nadal słabo. No i dopiero teraz zaczyna to pracować. Generalnie rzecz biorąc, to on teraz stał parę tygodni, więc to było takie długie kręcenie. W ciągu dnia, jak już odpali, no to już pali praktycznie od strzała. Następnego dnia tak powiedzmy, że jest brum 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 brum. Ale już tak po kilku dniach jest takie brum 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 brum. A już po paru tygodniach jest tak, jak mniej więcej teraz na filmie. No i teraz tak, głównym podejrzanym są gaźniki, a mianowicie zaworki iglicowe. W tychże, ja gaźniki sobie czyściłem jakiś czas temu, ale tych zaworków kompletnie nie ruszyłem, a być może przydałoby się je wymienić. Natomiast chcę podejść do tematu kompleksowo, gdyż może to wynikać z kilku możliwych przyczyn. I tak, będzie tu zrobiona... Będzie zrobiony pomiar kompresji, co prawda taki filmik jest już na kanale, ale tym razem uwzględniając próbę olejową i o ile próba olejowa pokaże znaczące odchyłki, w sensie, że kompresja mocno wzrośnie po dodaniu troszkę oleju do każdego cylindra, to pokuszę się o test na tym motocyklu płukanek do silnika w motocyklu. Takich filmików kilka jest na YouTubie, ale każdy z nich sprowadza się do tego, że a no wlałem płukankę, nic się nie stało, wlałem płukankę, jest fajnie, wlałem płukankę, jeszcze chodzi, wlałem płukankę i git. No, więc to takie trochę za ogólne, więc ja bym zrobił tak. Wlejemy sobie płukaneczkę, o ile oczywiście najpierw ta próba olejowa wykaże, a z próby olejowej też będzie odcinek i z płukanki też. Także na spokojnie, będzie kilka odcinków, będzie to co lubicie. No, jeżeli to pomoże, to przy okazji się sprawdzi, czy to tam nie ma wpływu na przykład sprzęgło, gdyż motocykl to jest śliska sprawa, wszystko jest smarowane jednym olejem. Stąd mogą być pewne obawy co do tego. No, a jeszcze tam sobie zamierzam, no, ale w sumie nie będę zdradzał szczegółów, wszystko będzie w odcinku o płukance. No i teraz tak, jeżeli w kolejnym odcinku jeszcze się zdemontuje gaźniki i zobaczycie te zaworki iglicowe, to wtedy będzie ładny dostęp do pomierzenia kabli i spadków napięć na samym rozruszniku. Być może jeszcze będzie filmik z rozbiórki i czyszczenia całego rozrusznika, gdyż podejrzewam, że od nowości nie było to ruszane, więc z chęcią nawet dla samej satysfakcji bym to sobie przeczyścił, przesmarował i tak dalej. W związku z tym będzie filmik tak, próba olejowa, później ewentualnie płukanka na przykład, czyszczenie gaźników, wymiana tych zaworków iglicowych i na przykład jeszcze będzie właśnie wymiana rozrusznika i sprawdzanie kabli pod względem jakichś tam zaśniedzeń, utlenień i tak dalej, napięć, spadków napięć. Być może dojdzie mi w międzyczasie miernik cęgowy, więc pokusiłbym się o różne pomiary prądowe. No, więc zapowiada się fajna sprawa po to, żeby było tak, że przychodzimy sobie i jest brum, 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 niezależnie od tego, ile motocykl stał. Więc takie jest wyzwanie, bo tak to generalnie, jak on już odpali,
I tam wiadomo, tam na ssaniu te kilka razy tak jeszcze tam sobie się przepali, zacznie pracować na wszystkie cylindry po rozgrzaniu, no to już później jest bajka. To już idzie elegancko, nie ma tam żadnych zawieszeń na obrotach i mówię, na przykład tam w ciągu całego dnia to on sobie pali elegancko. W następnym tygodniu też tak w miarę, no wiadomo, z każdym dniem coraz gorzej, ale już tak jak teraz powstał właśnie parę tygodni, to on tak, no generalnie zawsze zapali, ale po takim długim kręceniu, co jest dosyć wnerwiające, gdyż tak być nie powinno. Więc taka dzisiaj krótka zapowiedź. Będzie fajnie, będzie kilka z tego filmików, być może przeplatanych jakimiś innymi treściami, ale bądźcie cierpliwi, coś będziemy działać. Także subskrybujcie, lajkujcie i klikajcie w reklamy barszczu. A jeszcze oczywiście w komentarzach wszelkie sugestie, co jeszcze mógłbym przy okazji sprawdzić, też są mile widziane, gdyż no moje typy są takie, że właśnie no, zawalczyć troszkę z kompresją, chociaż tam nie ma takiej tragedii wielkiej, no ale wiadomo, zawsze lepiej sobie to podrównać, przeczyścić rozrucznik, zobaczyć te połączenia kablowe, czy tam nie ma żadnych spadków napięć na tym. I te zaworki iglicowe w gaźnikach, to są moje typy podejrzeń. Ale jeżeli coś macie, gdyż zawory były już regulowane, kiedyś i o ile zrobiłem to dobrze, no to powinno być dobrze. No, ale jak macie jakieś swoje typy, to zapodawajcie. Także nie pomijajcie reklam i subskrybujcie. Cześć.